zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina to z Łuczu. Dzisiaj jesteśmy w męskim składzie i graliśmy w Marvel Dive Storm, które w Polsce wydało wydawnictwo Lucky Duck Games Polska. No i teraz jest chwila na to, żeby sobie o tej grze parę słów opowiedzieć. Standardowo Teosik, możesz zabrać pierwszy głos. Co ci się podoba, co ci się nie podoba, czemu? Jak się grało? Przecież ty zabierz głos, bo to jest moja gra. Ach, no tak, przepraszam, bo plany pierwotne były inne. Dobrze, to ja pierwszy zabiorę głos. To tutaj, jeśli chodzi o Marvel Dice Throne, to mam bardzo podobną sytuację, którą miałem przy Marvel Zombies. To znaczy, po raz pierwszy mam kontakt z serią Dice Throne i od razu mam ten kontakt właśnie w tym takim świecie Marvela, co na pewno podbija moje emocje, podbija moje wrażenia z gry, jeśli chodzi o takie kwestie fanowskie, ale też no, trzeba przyznać, że ta mechanika, ten świat, te gry z serii Dice Throne to są naprawdę dopracowane produkty. Tutaj rzeczywiście widzimy, że jest to po prostu kontynuacja czegoś, co było już wcześniej stworzone, co przyjęło się w świecie planszówkowym. Nie wiem, czy koniecznie jakoś bardzo mocno w Polsce, ale z tego, co widziałem, to i Dice Throne, i Marvel Dice Throne ma wysokie oceny na BGG, czyli gdzieś tam ta społeczność grę przyjęła raczej ciepło. Mamy tutaj do czynienia z grą, która znowu może być rozgrywana w różny sposób, może być rozgrywana w większej ekipie, chociaż już sami twórcy mówią nam o tym w instrukcji, że jeśli chcemy grać w większych składach osobowych, to już lepiej zasiadać do gry z graczami bardziej doświadczonymi, ponieważ te tury mogą chwilę trwać. No, każdy musi tą swoją fazę przejść. W tych fazach możemy odpowiadać, negować, sprawiać, robić różne rzeczy, zmieniać, więc tutaj rzeczywiście przy większej ilości graczy ta gra może się dłużyć i tutaj nie ma co się oszukiwać. Ale jeśli chodzi o taką grę dwuosobową, to naprawdę fajnie się sprawdza. Myśmy z Teosem troszkę sobie w Marvel Dice Throne pograli. Pograliśmy różnymi postaciami, więc generalnie mamy taki ogólny ogląd, jak one względem siebie działają. Tutaj widać też i pudełko samo sugeruje. Tak, w sensie wszystkimi ośmioma, tak? Tak. Żeby to powiedziane. Pudełko sugeruje też nam, jaki mają poziom złożoności. Jedne z postaci są prostsze, mają mniej mechanik, drugie znowu, żeby robiły ciekawe rzeczy, to rzeczywiście wymagają troszeczkę od nas główkowania. I to jest naprawdę bardzo fajnie oddane. Z tego, co sobie graliśmy, to lepiej mi się gra tymi postaciami, które mają tą złożoność wyższą. No one potrafią ciekawsze rzeczy robić. Ta złożoność nie wynika koniecznie z jakiegoś poziomu trudności tej postaci, albo z tego, że ona jest ewidentnie słabsza, tylko po prostu o większej ilości rzeczy trzeba pamiętać, ale tutaj projekt gry bardzo fajnie nam przypomina, co, gdzie, kiedy możemy zrobić. Sam flow gry bardzo mi siada, z takiego jednego prostego względu, że mieliśmy z Pauliną swego czasu taki okres, kiedy nie rozstawaliśmy się z takim małym słoiczkiem z kośćmi sześciościennymi i graliśmy po prostu sobie w Yahtzee, czyli rzucanie układów, przerzucanie kośćmi, to jest dokładnie kościany poker, to jest dokładnie to samo, tylko po prostu te układy sprawiają, że będziemy coś tutaj robili między sobą, więc z tym jestem doskonale zaznajomiony. No ale właśnie mamy te twisty w postaci kart, w postaci tego, że możemy coś zmodyfikować, coś zmienić, coś komuś zabrać, coś komuś dodać, coś sobie dodać, więc jest tego sporo. Ja tutaj z mojej strony czuję ten projekt postaci, które rzeczywiście oddają te postacie z Marvela, które ja śledzę, obserwuję, oglądam i które mi się bardzo podobają. I rzeczywiście Loki to jest taki cwaniaczek, taki właśnie iluzjonista, taki magik. Może nie zadaje zbyt wielu obrażeń takich bezpośrednich, ale jest w stanie tam ciekawie podziałać. Mamy takie postacie jak Captain Marvel, czy chociażby Thor też, które są bardziej postaciami ofensywnymi i u których widać rzeczywiście większa część tej planszetki po prostu skupia się na zadawaniu obrażeń i to będzie taka wskazówka dla gracza, co powinien iść.
Fajny jest ten system rozwoju postaci. Rzeczywiście te karty, które zagrywamy z ulepszeniami, zmieniają nam sporo. Nie dość, że poprawiają nam statystyki i nasze umiejętności, to jeszcze są też karty, które dają nam w ogóle większe pole możliwości, tak? I wtedy jesteśmy w stanie gdzieś bardziej sobie tutaj dopasować te rzuty do tego, co posiadamy. Więc tak generalnie ja przy Dajstronie tym Marvelowym bawiłem się bardzo dobrze. Będę chciał do tej gry wracać, będę ją pokazywał, będę ją polecał, ponieważ to jest taki troszkę inny rodzaj gry, jeśli chodzi o te gry pojedynkowe. Jest bardzo mocno gra asymetryczna. Już w samej tej podstawce mamy jakby dwa pudełka i może o tym też warto powiedzieć, o tym modelu wydawniczym, ponieważ większość świata dostaje Marvel Dajstron w jednym pudełku, czyli dostajemy takiego big boxa, w którym mamy 8 postaci, wszystkie te postacie, które tu widzicie, po prostu są w jednym pudle, już abstrahując od tego, że była cała kampania wspieraczkowa, na której Marvel Dajstron też można było pozyskać. Tutaj w Polsce wydawcy zdecydowali się na taki myk, że ten duży boks został podzielony na dwa mniejsze boksy, czyli mam po 4 postacie w pudełku, dzięki czemu cena jednego boksa oczywiście relatywnie nam spada. Jak się domyślacie, jak nas oglądacie częściej, to pewnie widzicie zależność pomiędzy tym członem Marvel przed Dajstron i tym, jaki to ma wpływ na finalną cenę produktu, więc rzeczywiście nie są to tanie rzeczy mimo wszystko. Ale z drugiej strony, dzięki tej decyzji mamy możliwość w bardziej przystępnej cenie uzyskać 4 postacie, które już dają nam spore pole do popisu. Jeśli nam się ta gra spodoba, jeśli nam siądzie, to wtedy możemy sobie dokupić tego drugiego boksa i już wtedy kombinacji mamy naprawdę sporo. Mówiłem, tak nawiązałem delikatnie do tej ceny, którą oczywiście IP Marvela podbija, no ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że gra jest bardzo fajnie wydana, ma porządne karty, ma te porządne planszetki, wszystko jest tutaj bardzo ładnie zilustrowane, ma kilka takich ciekawych smaczków, jeśli chodzi o te grafiki. To, co niektórym może się nie spodobać, to, że te postacie Marvelowe zostały pokazane przy pomocy kreski znanej z innych gier z serii Dajstron, więc ten Loki wygląda troszkę inaczej niż komiksowy, serialowy, filmowy, podobnie jak Thor i inne postacie. No tutaj chyba największy mindfuck mieliśmy przy Doktorze Strange'u. Najbardziej Strange. Tak, który tutaj totalnie właśnie, strange. Już nawet na pudełku widać, że on bardziej tak w Sindbada zalatuje albo w inną tego typu postać. Ale generalnie jest to zrobione bardzo, bardzo porządnie, więc na to też warto zwrócić uwagę. Mamy oczywiście customowe kostki, które też nie są takie tylko żeby były, ale gdzieś tam troszkę się błyszczą, troszkę świecą, są czytelne, więc tutaj jeśli o to chodzi, no nie ma co się czepiać. Tłoczone, nie? Tak, i są tłoczone, więc nam się nie zetrą jakoś bardzo szybko. Co dalej? Jeszcze chciałem jedną rzecz wspomnieć. Aha, bo mówię o tych fajnych rzeczach, czyli o całej mechanice kości, o mechanice kart, o tym, że mamy też tutaj takie elementy ekonomii, trochę zarządzania tymi punktami walki, czy chcemy w ogóle i czy potrzebujemy te punkty walki posiadać, czy gdzieś tam straszymy przeciwnika, jakiś taki element blefu, więc to jest w porządku. To, co mi się nie podoba przy Marvel Dajstron, to jest sposób, w jaki napisana jest instrukcja. Ja mam takie troszkę wrażenie i tutaj może być to wrażenie spowodowane tym, że to jest mój pierwszy kontakt z serią Dajstron. Być może gdybym grał w poprzednie wersje, to miałbym troszkę inne odczucia, ale ja mam wrażenie, że ta instrukcja jest tak napisana w sposób, który na siłę stara się być skomplikowany. Mam wrażenie, że tam dało się to o wiele prościej opisać, bardziej polegać na słowach kluczowych, które gdzieś w pewnych miejscach są dokładnie wytłumaczone, a tutaj tak naprawdę jesteśmy zasypywani rodzajami ataków, które nie do końca jesteśmy w stanie znaleźć co, gdzie, jak, w którym miejscu działa, i na pierwsze gry to było mocne siedzenie w instrukcji i sprawdzanie, okej, tego mogę uniknąć, tego nie mogę, tu rzucam na obronę, tu nie rzucam na obronę, a wydaje mi się, że dało się to zrobić po prostu prościej, dało się to zrobić bardziej klarownie, a tutaj jest to tak troszeczkę rozdmuchane.
Fajnie, że mamy na końcu przykład rozpisany taki całościowy tej fazy rzutu ofensywnego z fazą rzutu defensywnego, więc tam sam ten przykład wiele rzeczy wyjaśnia i uplastycznia, ale co do zasady, no jeśli miałbym się do czegoś w Marvel Dice Throne przyczepić, to właśnie do tego, że gra, jak sami pewnie widzieliście, to nie jest, nie wiem, drugi Lacerta, tak, albo jakaś inna bardzo skomplikowana gra, a instrukcja właśnie w osobie, która zapoznaje się z tą grą, takie wrażenie, tak jakby chce sprawić, tak, że o kurczę, uważaj, bo tutaj będzie skomplikowanie, tutaj będzie trudno, tutaj będzie jakoś bardzo, bardzo nas karała gra, tak? A de facto tego odczucia nie ma. Przed grą zapoznajemy się ze swoją postacią. Postać też z drugiej strony ma takie małe faku, gdzie jesteśmy w stanie sobie poczytać, jeśli nie do końca rozumiemy, jak te nasze żetony działają. To, co mi się podoba, to nawet przewidzenie tego, że mogą pojawiać się pytania o to, jak działa żeton z żetonem, powiedzmy, tak? I tam na niektórych postaciach też właśnie z tej pierwszej strony mamy powiedziane, a co jeśli będzie to i to, jeśli będzie tak i tak, no to wtedy zrób tak i tak. Więc tu generalnie chociaż troszeczkę zostało to. No to nie ma wrażenia, że to nie jest wina instrukcji, tylko to jest wina ogólnie zasad. W sensie zasady są spoko do momentu zadawania obrażeń. Jak gdyby, tak. Wiesz, to jest tak, że idziesz po prostu ze szklanką pełną wody i po prostu potykasz się o próg, tak. Jak już chcesz po prostu, wiesz, usiąść w pokoju, nie? Znaczy... Ja sobie wyobrażam, dlaczego tak to wygląda, nie jestem tego w 100% przekonany, ale być może właśnie przez to jest to tak opisane, bo bardziej to odnosi, jak bardziej jest potrzebne w tej grze wieloosobowej, może wtedy, chociaż nie wydaje mi się, że dałoby się to opisać prościej, więc tutaj, jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to właśnie do tego. Cała reszta mi się bardzo podoba, gra mi siadła, więc na pewno będę chciał do niej wracać. I chyba tyle z mojej strony. Dobra. A może jeszcze jedna rzecz. No. Żałuję, że nie udało nam się pokazać w naszej rozgrywce tego unikatowego ataku, który jest taki OP. Tak, ani Teos, ani ja nie wyrzuciliśmy żadnego. Ostatnio jak graliśmy, to po prostu leciały takie szlagi niesamowite, że po prostu nie było co zbierać. Słuchajcie, no ograliśmy wszystkie te 8 postaci. Akurat tak zagraliśmy takimi kombinacjami, które po prostu wyciągaliśmy z pudełka i tak wybieraliśmy je sobie totalnie na pałę i wychodziło na to, że za wyjątkiem no, wspomnianego już chyba przed streamem, to wspominaliśmy na tym właśnie takim Twitch specjalu, tylko połączenie Kapitan Marvel i Czarnej Pantery było dla nas taką partią, gdzie no, Kapitan Marvel się przejechała po tej Czarnej Panterze, a poza tym graliśmy też na przykład Thorem na Spidermana, graliśmy Scarlet na Loki, na Lokiego, graliśmy Strange'em na Czarną Wdowę i wszystkie te partie były takie po prostu tak turbo wyrównane niesamowicie. I to jest dla mnie w sumie zastanawiające, bo ta gra jest grą lekką i ona stoi na losowości. Rozmawialiśmy teraz na arenie chociażby z Chasingiem, który stwierdził, że serdecznie pozdrawiamy Chasinga, który też stwierdził, że no, czy to jest gra do piwka, no jednak tutaj jest jakaś decyzyjność, trzeba się tak zastanowić i tak dalej. I ja myślę, że chyba się nie zgodzę akurat z tą opinią, bo jestem w stanie i nawet mieliśmy teraz w weekend po prostu, kiedy ogrywaliśmy sobie też na arenie. Właśnie Marvel Champions w jakichś tam wolnych chwilach. Marvel Dice Throne, przepraszam. W wolnych chwilach to mieliśmy kilka takich momentów, gdzie po prostu pamiętaliśmy tylko czyja jest tura i ja byłem bez problemu w stanie po prostu zostawić te karty, zostawić te kostki, odejść i wrócić do tej gry za 5, za 10, za 20 minut i grać jak gdyby nigdy nic. To, z czym tutaj można polemizować, czy to jest gra do piwa, czy nie, to w sytuacji, kiedy ja tak sobie hipotetyczną taką sytuację wymyślam, jeżeli coś wam się rozleje, no to karty są w koszulkach, to jest spoko, ale poza tym to wszystko tutaj będzie pływać, będzie wsiąkać, nie? To może pod tym kątem nie jest taka gra, jak się kolokwialnie właśnie mówi, do piwa. Natomiast poza tym
Mi czegoś w Marvel Die Stronie brakuje. Mi ogólnie brakuje czegoś w Die Stronie. To nie jest moja ulubiona gra. Mimo tego, że ja lubię gry pojedynkowe, nie mam nic, jeżeli chodzi o rzuty kostkami, nie mam nic, jeżeli chodzi o karty. Bardzo lubię gry karciane. To nie wiem, czy tutaj ten format nie jest dla mnie właśnie zbyt lajtowy, zbyt losowy. Ja mam takie wrażenie po prostu, jakbym grał w tą Lorcanę, gdzie ogrywaliśmy ten pierwszy starter i po prostu ona tak bardzo stała na top decku. Ja mam tutaj takie samo wrażenie. To jest gra, która, nie wiem, w połowie ma być chyba grą kościaną, a w połowie ma być grą karcianą. I ja tutaj w ogóle ta mechanika tej gry karcianej do mnie zupełnie nie przemawia. Ja wiem, że ona jest turbo uproszczona. Jest jeden prosty zasób, który jest totalnie uniwersalny. Jest po prostu możliwość zagrywania tych kart w różnych momentach, tak? Także w turach innych graczy, ale ja mam tutaj takie wrażenie, jakbym w ogóle nie miał kontroli nad swoją talią. Ja w ogóle nie wiem, co ja dobiorę, czy ja w ogóle coś dobiorę poza tą jedną kartą, którą dostaję co turę. Jest to dla mnie po prostu tak strasznie uwierające. To chodzi o to, że to nie jest mechanizm, który się absolutnie nie sprawdza, bo on, jeżeli chodzi o taką grę lekką, no to powiedzmy jest w porządku, tak? Tutaj Patel napisał wcześniej, że ja sobie tutaj wrócę tylko, że dla kolekcjonerskich świrów, tak? A dla casuali niekoniecznie. A ja właśnie uważam, że tutaj dla casuali jak najbardziej taki Marvel Die Strom, czy ogólnie Die Strom jest jak najbardziej w porządku, bo tutaj ten poziom decyzyjności jest taki, kurczę, no, niewielki jednak mimo wszystko. Okej, jasne, trzeba czasami podjąć decyzję, czy zagramy kartę A, czy zagramy kartę B, ale żeby to miało jakiś tam bardzo duży impact, no nie, no kurczę, okej, my zagramy jakąś kartę, ale de facto się wszystko sprowadza do tego rzutu kostkami, nie? I albo wejdzie, albo nie wejdzie. Dobra, okej, mamy te przerzuty, liczymy sobie prawdopodobieństwo, mamy karty, które gdzieś tam mogą zmieniać wyniki i tak dalej, ale no nie wiem, do mnie to po prostu nie trafia tak w praktyce, tak? Jest po prostu X gier, które są grami właśnie pojedynkowymi, które są grami, no, fajniejszymi dla mnie w odbiorze. I ja mam tutaj taki problem, że jeżeli chodzi o Die Strona, to pewnie gdybym był kiedyś, nie wiem, zaproszony do takiej gry, to jeżeli nie miałbym żadnej innej alternatywy, lepszej, to no myślę, żebym usiadł, tak? Poturlałbym sobie tymi kostkami i tak dalej, spoko, okej. Okay. Ale gdybym miał do wyboru coś po prostu takiego, co mnie bardziej jara, nie wiem, Unmatched, Star Wars Deck Building, no to tutaj jak gdyby wybór jest prosty, tak? I ja po prostu na pewno tutaj Marvela, znaczy ogólnie Die Strona, tak? Czy w wykonaniu Marvela, czy nie, jestem w stanie bez problemu odżałować. Pudełkowo ta partia powinna trwać 30 minut. No my dzisiaj tłukliśmy się godzinę, czy jesteśmy w stanie bardzo mocno zejść? No, niby jesteśmy, ale to jest tak naprawdę trochę też zależne od partii, tak? Możemy faktycznie, kostki się mogą ułożyć tak, że będziemy się tłukli po prostu przez 1,5 godziny i będziemy tkwili w impasie, a mogą się ułożyć tak, że faktycznie jeden drugiego sklepie w te 20 minut, czy tam 15 i nie będzie co zbierać, nie? Więc tutaj, no właśnie, jeśli podchodzimy ogólnie do Die Strona jako do gry takiej lżejszej, to spoko, nie? Rozkładamy, turlamy sobie kostkami, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, no ale to w takim bardzo dużym uproszczeniu sprowadza się do tego, o czym czasami mówią nasi czatownicy, że po prostu rozłożmy sobie cokolwiek, rzućmy kostką, aha, dobra, ty wygrałeś tyle, no to już składamy z powrotem, nie? I mam tutaj właśnie takie wrażenie. Braku kontroli nad talią, tego małego dobierania, przez co tak za bardzo też, nie wiem, ja nie czuję się, żebym tutaj kręcił jakieś kombosy, żeby coś, wiesz, zagram powiedzmy jedną kartę, dwie, które gdzieś tam wydają mi się, że coś mi tam wzmocnią, no ale tak trochę też nie wiem, czy ten przeciwnik się też nie wyczaruje mi czegoś nagle,
z niczego i stwierdzi, że haha, to on sobie to wszystko prewentuje i tyle już, bo on czekał na to przez całą grę z jedną kartą kisiu na ręce i powiedzmy, no nie wejdzie, nie? Już, nie? Te postacie, tak jak Adaś mówił, one są ciekawe. Mają jednak swój styl i jest to odczuwalne. Ja, ponieważ nie jestem turbofanem Marvela, powiedziałem tak ostatnio, jak ograliśmy wszystkie, że trochę mi to nie robi różnicy, czy ja gram w tę grę, która jest nazwana Marvel Dice Throne, czy jest nazwana, nie wiem, Fantasy Dice Throne, czy jest nazwana Super Heroes Dice Throne. Dla mnie nie miałoby to żadnego znaczenia. Okej, okay, tak, one są różne, one mają inne style, ale ja jakoś po prostu nie czuję tutaj tego Marvela. Też przeglądając chociażby karty, no to tutaj połowa talii to są karty, które są takimi kartami uniwersalnymi, z uniwersalnymi grafikami. I tylko te karty w zasadzie ulepszeń, tylko karty, jakieś takie naprawdę pojedyncze karty akcji, takie po prostu dedykowane są dla poszczególnej postaci, ale poza tym te karty też to są takie właśnie uniwersalne i one w każdej talii, w każdej postaci wyglądają tak samo. I ja nie wiem, czy to mnie trochę mierdzi mimo wszystko, że nie ma tutaj jakiejś takiej po prostu stuprocentowej personalizacji. Zobaczcie sobie, jak na przykład, nie wiem, w Unmatched wyglądają finty, tak? Która też jest kartą uniwersalną, gdzie w każdym deku występuje, ale zawsze jest przedstawiona trochę inaczej, nie? Jest jak gdyby ta dedykowana grafika i tak dalej. Zgodzę się tutaj, że ta kreska, ta dajstronowa, pewnie może jakimś tam bardziej ortodoksyjnym fanom przeszkadzać, tak? I tutaj akurat nie ma co jakoś tam polemizować, jednym się pewnie będzie podobała, innym nie. Well, z drugiej strony pozwolę sobie zauważyć, że mimo tego, że to jest gra, która ma w nazwie Marvel, to magiczne, to nie jest to gra, która by była przez to, że jest na licencji Marvela, byłaby specjalnie droga, tak? Tutaj akurat box Marvela Dajstrona to jest koszt, wydatek rzędu powiedzmy 210 zł, 220, może z jakąś tam lekką górką, ale okolice generalnie 200 z groszem. Teraz jak porównamy sobie, że dostajemy za to, tak naprawdę płacimy około 50 zł za postać, gdzie normalne dajstrony też chodzą w takich powiedzmy widełkach 80-100 zł za boksak, w którym są dwie postacie, no to nagle wychodzi, że to nie jest aż tak duża przebitka, która by naprawdę czyniła tę grę nie wiadomo jak nieosiągalną, tak? Zobaczcie sobie, jakie są ceny po prostu innych gier, które mają Marvel w nazwie, tak? Jak spada teraz na przykład Marvel Dagger. Porównajcie sobie ceny Marvel Dajstrona do Unmatched, tak? I nagle się okaże, że no tutaj akurat mamy porównywalne rzędy wielkości, tak? Gdzie przykładowo no w Unmatched, w tych wersjach Marvelowych, wchodzą tylko trzy postacie w boksie, a nie cztery, nie? No i teraz, no właśnie, nie? Więc nie uważam, żeby to było nadmierne zdzierstwo akurat, tak? Myślę, że tutaj fani Dajstrona są po prostu przyzwyczajeni do takiego rzędu wielkości za pudła. I to, że ten Marvel Dajstron jakoś tam nie odbiega specjalnie ceną, jest moim zdaniem bardzo, bardzo w porządku, tak? Jest takim jak gdyby fajnym ukłonem. Oczywiście, te poprzednie boksy, one były mniejsze, planszetki były składane i to oczywiście płacz po prostu fanów Dajstrona, że teraz im pudełka nie będą pasowały. No, ja patrząc na wcześniejsze Dajstrony, to po prostu płakałem, jak widziałem składane planszetki. To jeszcze tak nieregularnie poskładane. Nie, to super, niech wydają to w takiej formie, mi to w ogóle nie przeszkadza. Jak najbardziej w porze, że tak to wygląda, a to, że to się będzie inaczej na półce prezentowało, no cóż, no jak gdyby dealujcie z tym, nie? Coś za coś. Ja nie jestem kolekcjonerem Dajstrona, mi to nie przeszkadza, po prostu nie zwracam na to uwagi, ale no może komuś jednak, tak? Jeżeli chodzi o samą jakość wydania, no to moim zdaniem jest bardzo w porządku. Tak jak Adaś mówił, karty są w miarę grube, te planszetki są fajnie wykonane, liczniki są takie, no, że one jak się je na świeżo założy, to one chodzą całkiem ciężko i to jest też całkiem przyjemne. Żetony są fajne, kolorowe, kosteczki, no wow, super.
Więc tutaj akurat uważam, że ta jakość jest jak najbardziej w porządku i też za kwotę, którą dostajemy. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, że ta wypraska jest w porządku, bo nie wyobrażam sobie, żeby po prostu nie trzymać tych komponentów w woreczkach, a mimo wszystko mamy tutaj po prostu osobne przegródki, zarówno na karty, w których mieszczą się karty w koszulkach, i tak mamy osobne przegródki, w których możemy sobie komplet tych żetonów po prostu do poszczególnych postaci powkładać, więc to jeżeli dostajemy po prostu grę, która ma po prostu odpowiednio dedykowane te wszystkie miejsca, dostajemy komplet woreczków strunowych, tak, w tych pudłach, no, więc tutaj moim zdaniem jest wszystko w porządku, tak, ja mam tutaj totalnie nie darł szat, że tutaj to wydanie jest jakieś takie, nie wiem, lamerskie, tak, w porównaniu z innymi Daystonami. No nie, ja tutaj nie widzę jak gdyby problemu. No, więc to, ponarzekałem trochę mechanicznie, ponarzekałem trochę tak ogólnie. No, reasumując, nie jest to gra na pewno pierwszego ani drugiego wyboru, jak dla mnie. Ale to też nie jest tak, że będę po prostu odpędzał tego Dajstrona krzyżem, tak, mieczem i jakkolwiek po prostu starał się od niego stronić. No jest, spoko. Tutaj te kolejne wspieraczki pokazują, że jest to tytuł, który ma swoje grono fanów, które jest taką no, prężną franczyzą, które... No tak naprawdę też jako system jest bardzo uniwersalny, tak? I faktycznie możemy tutaj bardzo dużo do niego sobie zaadaptować. No, że akurat trafiło na Marvel, no wiecie, jest stara zasada po prostu w internecie, która mówi o tym, że jeżeli coś zostało stworzone, to w internecie jest już odpowiednia przeróbka tematyczna tego czegoś, a tutaj zaczynamy powoli w planszówkach dochodzić do takiego poziomu, że jeżeli istnieje jakaś planszówka, to prawdopodobnie jest ona po prostu też w wersji Marvelowej, tak? No i tym razem padło na Dajstrona. Ja czekam na Brasa no i już, w wydaniu Marvelowym. No i już. Okej, okay. Tutaj jeszcze Janek pytał w międzyczasie, czy jakieś inne pojedynkowe z kośćmi gry graliśmy. Próbuję sobie poukładać. No właśnie patrzę na garaże, ale myśmy na garaży nie... No tylko, że to nie jest ale pojedynkowe, czekaj, nie? Gry z... W sensie pojedynkowe? A co pojedynkowe, tak, z kości jeszcze graliście, nie? Czyli... Aha, no kości, tak, grom pisze kości po prostu, tak. BTS w wydaniu Marvelowym wyglądałby tak samo jak w wydaniu oryginalnym, tylko byłby 100 zł droższy. Dobrze, to chyba tyle, jeśli chodzi o nasze przemyślenia. Czyli recenzjocepcja. Mhm. Dobrze, a my się zastanowimy nad grami kościanymi pojedynkowymi. Moi drodzy, no to resume gry Marvel Dajstron, recenzjocepcja, podsumowania, trzy szybkie pytania i pytanie numer jeden. Dla kogo naszym zdaniem jest ta gra? No dla pewno dla osób, które lubią świat Marvela, które dla których to, co jest na pudełku, może mieć jakby większe znaczenie i przełożenie, że chętniej im się będzie w to grało, więc to na pewno, ale też myślę, że dla takich osób, które, ja wiem, grały już wielokrotnie w jakieś inne gry pojedynkowe i chciałyby spróbować czegoś innego, czegoś nowego, może niekoniecznie tylko i wyłącznie karcianego, ale właśnie z elementem kości. Dla osób, które są mimo wszystko też estetami, bo naprawdę obcujemy z ładnie wydaną grą, więc jeśli ktoś zwraca na to uwagę i chce kupić ładną grę, albo chce kupić komuś prezent, czy to jakiś na przykład dodatek jako prezent ślubny, albo cokolwiek, to myślę, że to jest spoko opcja. I chyba tyle. No na pewno nie będzie to gra dla osób, które szukają jakiegoś naprawdę pojedynku na umysły, na strategię, na taktyki, bo tak jak to powiedział, głównie tutaj to się będzie sprowadzało do tego, komu lepiej pójdzie w kościach, kto lepiej z tych kości skorzysta i kto będzie miał troszkę więcej szczęścia, jeśli chodzi o dobranie kart i troszkę lepiej nimi zarządzi, tak? Więc tutaj tej taktyki, takiej strategii stricte nie będziemy mieli dużo, jeśli szukamy jakiejś gry, która nas
umysłowo zmęczy, to nie Dystron, a na pewno nie ten Marvelowy. Ale jeśli szukamy czegoś lżejszego do właśnie poturlania kości, do, nie wiem, może na przykład panowie będziecie chcieli swoje drugie połówki w jakiś sposób przekonać do świata Marvela, bo chcielibyście oglądać te wszystkie filmy, ale ona nie chce z wami iść do kina, to może tak spróbujcie właśnie ten Marvel Dystron, tutaj taki ładny Loki, taki przystojny Thor, zacząć opowiadać coś o tym świecie i tak krok po kroku doprowadzić do sytuacji, gdzie, tak jak ja mogę powiedzieć jako największy szczęściarz na świecie, że Paulina zobaczyła wszystkie filmy Marvelowe, a jak zaczynaliśmy się spotykać, to twierdziła, że w ogóle to jest kino klasy D i trzeba mieć jakieś ubytki umysłowe, żeby dobrze bawić się na tego typu filmach. Więc kroczek po kroczku, ja trzymam kciuki. Znaczy, Paulina ma wykształcenie, żeby mówić takie tak, rzeczy, prawda. Więc jak najbardziej tutaj ja jej opinię też poniekąd podzielam. Natomiast ja tutaj dodam, że to jest gra w moim odczuciu wybitnie casualowa. I to taka casualowa, że faktycznie osoby, które mają z tymi grami żaden po prostu jakiś taki wspólny mianownik, to nagle się okaże, że są w stanie, myślę, w takim Marvelu odkryć właśnie jakieś fajne rzeczy, to, że właśnie coś tam sobie ulepszają, coś sobie rozwijają, a tutaj w ogóle se rzucają i tam jakiś atak wchodzi, a za tyle, a tutaj wchodzi silniejszy, a tutaj mocniejszy, a tutaj słabszy, a tutaj się broni, a tutaj coś tam jeszcze, a tutaj to zaraz dojdę do tego, że jednak mogę rzucić tę kartę nie tylko w swojej turze, tylko mogę to już rzucić po prostu w turze przeciwnika i tak dalej, więc generalnie jako takie przedszkole dla gier, powiedzmy, karcianych, pojedynkowych. Myślę, że jest w porządku. No tutaj nie mamy jakiegoś deckbuildingu, nie mamy tworzenia talii przed grą, więc moim zdaniem, jeżeli zbliżają się takie święta jak właśnie Dzień Ojca chociażby, zbliżają się takie święta jak Dzień Dziecka, jeżeli chcecie sobie zagrać po prostu z pociechami w zaciszu domowym, tak, jako jakąś taką fajną grę familijną, która jest przede wszystkim ładnie wydana, która jest turbo losowa, która no, też nie ma tych zasad mimo wszystko dużo, tak? Okej, dobra, no to rozpatrywanie obrażeń to jest tam trochę pogmatwane, ale poza tym, no tutaj jak gdyby wszystko jest jasne, nie? Więc ja myślę, że to jest całkiem fajny prezent, tak? Dla takich osób, które w planszówkach po prostu nie siedzą, a tutaj dostają coś ładnego, coś, co jest grywalne, tak? No, odpowiednio jakimś tam casualowym poziomie. Ale myślę, że to jest fajna rzecz, żeby kogoś po prostu zachęcić do planszówek tak ogólnie. Ja tylko jeszcze jedną rzecz bym powiedział, bo gdzieś tak mi uciekło w moim potoku myśli, który gdzieś tam wypływał ze mnie. Tutaj bardzo mi się podoba też kwestia samego setupu, tak? Czyli to, co właśnie Teos przed chwilą wspomniał. Nie tworzymy swojego deku, nie musimy szukać jakichś tier list, tylko mamy de facto dwa woreczki strunowe. W jednym woreczku mamy kręćki i żetony, w drugim woreczku mamy karty. Tyle, dziękuję. Tak, no ten setup wyciągamy to, gry rozkładamy, jest, kurczę, gramy od tak razu. Prosty, nie? Tak? Kurczę, no setup gry tu w porównaniu z innymi dajstronami nawet nie trzeba planszetek rozkładać, bo one już są rozłożone, tak? One są w jednym oszczędność kawałku. Czasu. No, nie, słuchajcie, setup to jest 3 sekundy, nie? Jasne, okej, okay, potem gra może trochę trwać, nie? Ale no, setup to jest miodzio. Dobra, no to moi drodzy, pytanie numer 2, czyli co odróżnia Marvel Dystron, albo ogólnie Dystrona po prostu od innych gier takich pojedynkowych, tak? Wiesz co, dla mnie to rozwijanie przy pomocy kart, które daje ci lepsze albo więcej możliwości w swojej fazie rzutu, jakby, tak? To jest takie ciekawe połączenie. I też właśnie to, że w grze stricte kościanej mamy włożone karty i ja tutaj nie czuję, żeby te karty były włożone jakoś na siłę, a dodatkowo jeszcze te karty też nie mogą być zagrywane od tak, jak chcemy, tylko musimy troszeczkę albo nazbierać, albo poświęcić, albo coś zrobić, żeby właśnie zasoby na te karty mieć, więc to jest dla mnie takie ciekawe połączenie. No i to, co wyróżnia, to na pewno ta spora różnorodność pomiędzy samymi postaciami. One niby są takie same per se, bo mają tyle samo zdolności, mają po 30 kart, a tak naprawdę każdą z tych postaci gra się inaczej, troszeczkę inne rzeczy się robi i nawet samo zadawanie obrażeń może być albo bezpośrednie, albo takie właśnie bardziej sniki, więc to jest dla mnie też ciekawe. No to jest taki
uniwersalny, kompatybilny system. Ja myślę, że tutaj faktycznie można, można mimo wszystko pochwalić za kości, bo one są wykorzystywane coś, co znamy, tak? Czyli do układy pokerowe. Tutaj po prostu tutaj służą nam do odpalania różnego rodzaju zdolności, zadawania obrażeń i tak dalej. Faktycznie te postacie są bardzo różne, mimo tego, że ten trzon mechaniki jest po prostu turbo prosty i jest taki sam, to one są stosunkowo fajnie zróżnicowane. Natomiast czy jest tutaj coś takiego, co by moim zdaniem bardzo mocno wyróżniało na tle innych też takich no, systemów, tak, pojedynkowych, to tak naprawdę trochę bym nie powiedział. Ja myślę, że tutaj jest raczej kwestia, kwestia po prostu preferencji, jeżeli ktoś woli grę, która jest po prostu bardziej, bardziej losowa, która jest lżejsza, gdzie też jak gdyby ten setup trwa mniej, to ja myślę, że tutaj się po prostu będzie przy tym dobrze bawić. Dobrze, no to nasza ocenka. Adamie. No ode mnie to jest 8. Ja bardzo fajnie się bawię w Dice Throne, w Marvel Dice Throne. Na najbliższym Bestiokonie będę zbierał chętnych śmiałków do stoczenia pojedynków epickich na zasadzie Czarna Pantera z Scarlet Witch albo Doctor Strange z Thorem. Także już teraz wszem wobec mówię, że będę polecał. Znowu, pamiętając o tym, że Marvel Dice Throne jest grą w założeniach prostą, tak? Ja tutaj nie szukam jakiegoś wybitnego wysiłku intelektualnego, tylko chcę sobie po prostu szybko grę rozłożyć, usiąść, porzucać kośćmi, odpalić efekty, pobawić się, później grę szybko schować i najwyżej siąść do czegoś innego. Ale sama gra swoim pomyślunkiem, tym jak wygląda, to te moje takie potrzeby spełnia w zupełności. Ja jestem dzisiaj rozdarty jak ta sosna, jeżeli chodzi o moją ocenę, ponieważ moja ocena jest oceną w kategorii gier pojedynkowych. I w kategorii gier pojedynkowych w moim odczuciu Dice Throne nie doskakuje do Unmatched i nie doskakuje do chociażby Twisted Fables. Dlatego Marvel dostanie ode mnie 6,5. Natomiast nie mam tutaj tak naprawdę absolutnie żadnych zarzutów do tego, że ta gra jest po prostu działająca na swój sposób, ale ona jest działająca. Wydanie jest naprawdę bardzo dobre i po prostu za taką cenę jest naprawdę bardzo uczciwe. I tutaj po prostu no, trzeba to oddać, że to jest gra, która po prostu nie leży, nie trafia w moje preferencje. Ja już teraz mam inne swoje ulubione tytuły, które na pewno będę po prostu chętniej sięgać, jeżeli chodzi o takie gry pojedynkowe i dla mnie po prostu Marvel Dice Throne do nich po prostu nie doskakuje. Natomiast tak jak mówiłem w moim podsumowaniu, nie jest to też gra, od której ja będę stronić. Jeżeli nie będzie żadnej innej po prostu tej lepszej gry preferowanej przeze mnie pojedynkowej, to ja tutaj nie będę się jakoś specjalnie bronił, żeby do Marvela Dice Throne usiąść, tak? Ale po prostu na pewno nie jest to gra dla mnie pierwszego ani drugiego wyboru. To tyle. Dobrze, słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Naprawdę sporo osób się dzisiaj zebrało, jest nam niezwykle miło, że mogliśmy dla Was dzisiaj opowiadać o Marvel Dice Throne. Na koniec króciutkie przypomnienie. Bardzo serdecznie dziękujemy po pierwsze naszym cudownym patronom, dzięki którym możemy się rozwijać, dzięki którym możemy tworzyć kolejne materiały, dzięki którym za tydzień na naszym kanale zobaczycie Biały Zamek wydawnictwa Portal. A więc wspieracz anonimowy, Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nick, Kawa, Gary, Śpiechu, Abba oraz Parasite. To są te cudowne duszyczki, które pomagają planszowym bestiom wznosić się coraz wyżej. Zapraszam Was serdecznie do naszego Discorda. Jeśli macie jakieś pytania dodatkowe do nas, zachęcamy do umieszczania ich pod tym materiałem, ewentualnie właśnie do wstąpienia na Discorda, gdzie też znajdziecie zacnych ludzi. Przypominamy o możliwości zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, będzie nam niezwykle miło, jeśli to zrobicie, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz obserwowania kanału na platformie tak, Twitch. Jeszcze tak gwoli ostatniego ogłoszenia, bo tam pojawia się temat bestieponowy. Tak, weekend od 24 do 26 maja spędzamy w ośrodku Borowik w Koszęcinie, niedaleko Lublińca. Tam będzie odbywał się Bestiokon, nie ma już miejsc noclegowych, ale można w sobotę 25 maja do nas przyjechać i spędzić cały dzień z nami na planszówkach.
pięknych okolicznościach przyrody, bo ośrodek jest tak przy lesie, ale w zasadzie czujemy się nim, w nim jak w środku lasu, więc jest naprawdę super atmosfera, no plus tak naprawdę nasi widzowie, fani, no i my, którzy też jesteśmy, skromność jest naszą największą cechą, ale poza tym jesteśmy nawet zabawni i fajnie się bawimy przy planszówkach, więc fajnie jest też spędzić z nami ten czas. Zapraszamy serdecznie. Tak jest, a szczegóły znajdziecie właśnie na naszym kanale Discord. Tymczasem za dzisiaj dziękujemy, to były Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska, cześć! Pa-ra-pa-pa-pa. Czemu zaśpiewałeś McDonald's? Nie wiadomo. Dziękujemy za streama. Planszowe Bestie. Zapraszamy.